Jest pan mieszkańcem Dzierżoniowa, przedstawicielem grupy osób, którym przeszkadza uciążliwy zapach Messelera. Jakie działania pan podejmował do tej pory, by sprawdzić, czy to na pewno Messeler? Przede wszystkim podjechałem do samej celery i zobaczyłem, że z dachu w zasadzie wydobywa się dym, który taki biały dym, który powodem tego, że tak śmierdzi. Ten zapach jest mocno uciążliwy w jakich godzinach? Różne pory dnia i nocy. To nie ma tutaj reguły. Kontaktował się pan z wieloma instytucjami też dotyczącymi sfery zdrowotnej. Co oni panu powiedzieli? To jest ciężki temat i w zasadzie rozwiązanie tego problemu leży w gestii lokalnych instytucji, właśnie głównie starostwa, bo starostwo zajmuje się ochroną środowiska. Ale do tej pory, no, jak zauważyłem, to były te rozwiązania tego problemu były pozorowane ze strony starostwa. W zasadzie było robione dużo i w ogóle. Także efektem jest takim, że musiało dojść w końcu do spotkania z przedstawicielami Messelera i porozmawiać bezpośrednio. W ogóle co stara się bezpośrednio rozwiązać. A jak pan ocenia oddział ochrony środowiska w Wałbrzychu? Pomogli państwo jakoś, czy...? Znaczy oni też są ograniczeni, bo oni, jeśli chodzi o wojewódzki inspektorat ochrony środowiska, to oni mogą robić kontrolę na podstawie decyzji wydawanych przez starostwo. I tym jakby są ograniczeni, prawda? Czyli to, co decyzja zawiera, to oni mogą to kontrolować. A wiadomo, że taka decyzja nie zawiera wszystkich elementów, które nas by interesowały, prawda? Jeśli chodzi na przykład o emisję pyłów i gazów, to co my odczuwamy. Jak pan widzi możliwość rozwiązania tej sprawy? Przede wszystkim poprzez dobrą wolę samego Messelera, ale także widzę tutaj zaangażowanie i lokalnych instytucji, tak jak starostwo. Mam nadzieję, że tu włączy się też i burmistrz, i radni miasta, żeby w jakiś sposób to kontrolować i wspólnie działać. Będzie pan teraz interweniował na bieżąco, pokazywał momenty, w których ten zapach jest bardzo intensywny, bo wymieniliście się państwo kontaktami z firmą Messeler. Tak. Będzie pan na bieżąco informował tą firmę? Tak, oczywiście. No, przede wszystkim widać taką na dzień dzisiejszy dobrą wolę, żeby rozwiązać ten problem. My będziemy starali się wymieniać informacje, aby zlokalizować te źródło tego smrodu, zapachu. Jest pan radnym powiatowym, wiceprzewodniczącym Rady Powiatu, a też mieszkańcem Dzierżoniowa. Odczuwa pan te zapachy? Tak, no, panie redaktorze, no, generalnie jestem tutaj jakby z dwóch powodów. Po pierwsze, zwrócili się do mnie mieszkańcy naszego miasta, no jakby z taką interwencją, z prośbą, żeby tutaj podjąć działania związane jakby z próbą, związane z tym, żeby zacząć rozmawiać z Messelerem na temat tych uciążliwości zapachowych, które występują. No a z drugiej strony jestem mieszkańcem też Dzierżoniowa. Od wielu, wielu lat mieszkam w zasadzie naprzeciwko Messelera, bo na ulicy Nowomiejskiej, i też nie ukrywam, ja, jak i również moi sąsiedzi, te uciążliwości zapachowe są odczuwalne już od dłuższego czasu. Jak pan ocenia dzisiejsze spotkanie? Ono coś wniesie nowego? Czy każdy pozostanie przy swoim stanowisku? Nie, ja myślę, że te wnioski, które tutaj padły już w zasadzie na samym początku tego spotkania, i cieszę się, że one padły tak naprawdę z ust Messelera, że będziemy współpracować, że będziemy wymieniać się, że tak powiem, tymi spostrzeżeniami związanymi z tymi cyklicznie pojawiającymi się uciążliwościami, że te spostrzeżenia będą zanotowane przez firmę i z tego zostaną wyciągnięte wnioski, które w efekcie doprowadzą do określonych procesów naprawczych, które spowodują, że te uciążliwości, jak tu słyszymy, szczególnie wśród mieszkańców, są dosyć mocne. Jest pani przedstawicielem firmy Messeler. Jak pani ocenia dzisiejsze spotkanie? Uważam, że spotkanie pozwoliło na przedstawienie wspólnych stron zainteresowań problemu, jaki mamy. Mieliśmy okazję wysłuchać mieszkańców, co oni sądzą o tym problemie, jak reagują na problem, i mogliśmy przynajmniej dojść do porozumienia takiego, że wspólnie spróbujemy temat prześledzić, wspólnie spróbujemy
najlepsze rozwiązanie. Wspólnie myślę, że znajdziemy źródło problemu. Z pani strony jest problem Meclera, czy go nie ma? Z mojej strony technologia jest taka, która wydziela zapachy. Problem polega na tym, gdzie one są emitowane i jaka to jest, jakiego stopnia to jest, jaki stopień uciążliwości, jak to jest wyczuwalne przez zakład, przez mieszkańców. Zakład, jeżeli chodzi o stan prawny, ma całkowicie uregulowany i tego jesteśmy pewni. Więc jeżeli chodzi o szkodliwość zakładu, problemu moim zdaniem nie ma. Może to być uciążliwość związana z personalnymi tutaj uwarunkowaniami, także no, to jest coś, co ludzie wyczuwają i co należałoby tak naprawdę prześledzić, sprawdzić, jeżeli jest możliwość to poprawić. Czy państwo prowadzi jakieś wewnętrzne, nie wiem, takie śledztwo, które sprawdzi, dlaczego taka emisja jest duża, odczuwalna dla mieszkańców Dzierżoniowa? To znaczy my musimy sprawdzić przede wszystkim, kiedy był ten zapach, czy on pochodzi faktycznie z zakładu, czy jest powiązany z technologią, co było w technologii w danym momencie, czy ma to 100% powiązanie po to, żeby można było jakieś działania już. Czy może pani zapewnić, że kominy, filtry, linia produkcyjna jest na bieżąco czyszczona? 100% mogę zapewnić, że wszystkie instalacje znajdujące się w zakładzie mają regularne przeglądy, regularne czyszczenie i pracują w 100% w momencie, kiedy jest produkcja.